Siemaneczko, jeszcze żyję. Lecimy do garażu. Już 2 lata na kanale minęło. Więc trzeba coś pogadać na ten temat. Zrobiłem troszeczkę porządku, chociaż ubranie robocze się suszy na pita. Bo wczoraj to naprawdę byłby wstyd tu cokolwiek nagrywać. No niestety mam bardzo dużo rzeczy i nie mam gdzie tego dawać, dlatego jest taki syf jak zwykle. Może tam obok przerobię jakiś kurnik kurą i zrobię sobie pomieszczenie. Wyremontuję się pomieszczenie takie, żeby mieć swój kąt do nagrywania na YouTube. Tu się poszerzy wejście, żeby dało się kładem tutaj wjechać. Ale to jeszcze zobaczymy. No cóż, ostatnio cały czas dubię przy tych motorach. No naprawdę wieczorami po robocie pracuję. Nie mam czasu, żywcem jak nagrywać dla was. Tego skutera na pewno kojarzycie, no przyjechał do mnie, ponieważ no niestety był już cylinder do wymiany. No i się z tym męczę, problemy z elektryką, jak to w każdym skuterze, skurczę, w każdym skuterze te wypikamy to, pieprzone plastiki, żeby się do wiązki dostać, gdzieś tam jest coś przytarte i nie ma prądu. Ale dzisiejszy odcinek no nie jest o skuterach, chociaż mam jeszcze jeden skuter. Ulep francowaty Aprila SR50. Kompresji jeszcze troszeczkę jest. Z pracy takie coś wytargałem. Zobaczymy, czy odpali, czy nie odpali. Prawdopodobnie pójdzie na części. Ewentualnie jak odpali, to pójdzie w całości. No taki mi się wydaje, że do stuntu będzie zrobiony skuter. Coś się go tu podrobi. Chłodzony cieczoł jest, więc spokojnie powinien wyrobić. Dobra. Jeszcze mam jeden taki skuter na na oku. Nie wiem, czy go przytargam, czy nie. Muszę się zastanowić, bo ostatnio ciężko skasał. Kamerka, niestety możecie mieć plamkę lekką na ekranie. Nie wiem, czy to będzie widać, czy jest plamka, czy nie ma. No bo niestety na zawodach jak wypier, za przeproszeniem, troszeczkę mi się tu z kartą, ogólnie z kamerką coś popierdzieliło. Przywróciłem ustawienia fabryczne, fabryczny program, czy jak to się tam nazywa, aktualizację fabryczną w kamerce i teraz wszystko chodzi, nie tną się filmiki. No ale niestety jest troszeczkę ekran poobijany. No tego na filmiku nie widać, no ale wywaliłem konkretnie przy małej prędkości, można tak powiedzieć, ale przerzuciło mi przez kierownicę, bo przednie koło nie wybrało kamienia. Jak mówiłem, już 2 lata jesteście ze mną. Może niektórzy 2 lata, niektórzy doszli troszeczkę w późniejszym terminie. Za wszystkie komentarze i aktywność waszą na moim kanale wam bardzo dziękuję. Za wszystkie łapki w górę, łapki w dół. Po prostu za ocenę moich filmików. Jesteście w tym bardzo pomocni. Sam się nie dam rady ocenić. No cóż. Tyle no. Bardzo wam za to wszystko dziękuję, za subskrypcję, i za wszystko. Pit mój jest przysypany, opona przednia się sprawdza, naprawdę zarąbiście. Po ostatnich zawodach jestem mega zadowolony, mogę zapierdzielać ostro po tych kamieniach i naprawdę nie bałem się, że felga mi się pokrzywi. Czyli zlikwidowaliśmy tą wadę w krzywiącej się felgi z przodu. Jechałem naprawdę szybko po kamieniach i nawet tego nie czułem. Chociaż niestety, nie ukrywajmy, niektórych kamieni te małe kółko nie dało rady wybrać. No i na przyszły rok, na razie mi się wydaje, że jeszcze pociągnę, chociaż aktywność na kanale strasznie spadła.
strasznie, strasznie spadła aktywność na kanale, no nie ukrywajmy. To tylko tak jeszcze muszę kuknąć, jaki tu jest cylinder. Może jakieś coś się zajonuszuje i uda się to szybko zrobić, naprawić tak, żeby małym kosztem. Bo cylinder 400 do tego kosztuje. Ale pan MRF będzie to robił, więc zrobimy to szybko. Więc tak. Obiecałem wam w ostatnim filmiku, że wyciągniemy jeszcze jeden sprzęt, który nie był przepalany ładne parę lat. Ja mam taką, mogę powiedzieć, że troszeczkę kiepską pamięć, ale dobrze, że mam... Dobrze, że mam was iście mi o tym przypomnieli, o tym filmiku, a ja słowa dotrzymać muszę. Więc idziemy i lecimy za sprzętem. Zobaczymy, czy mi się w ogóle uda go odkopać. Chyba raczej już nie jest zakopany. Troszeczkę straszyło deszczem, ale na szczęście przeszło. Kład oczywiście stoi, mam nadzieję, że coś widzicie. No, kład jeszcze stoi, zastany. Muszę się wreszcie za niego kiedyś wziąć. No ale kiedy, nie wiem. Zobaczymy. I patrzymy, co tutaj mamy. Super sprzęty. Teraz coś przynajmniej widać. TTRK. No. Muszę ją też kiedy wziąć się za nią i siedzenie oprzyć i okleinę kupić. Ponaprawię, bo tam uszczelniacz mi jeden puścił na ladze. I zębatkę z tyłu wymienić, a tak to latać i jeździć. MZ-ka braciaka, tu silnik od WS-ki na chodzie, chociaż zardzywiał cały. Będę się musiał za niego wziąć, a tu jest ten sprzęt. Chociaż może przejedziemy się na nim. Tam jeszcze drugi przykopany drewnem. A tu jest z poprzedniego sezonu przywalony też drewnem, już obrus cały. Dobra, ja tu muszę troszeczkę poprzestawiać, żeby się do tego wszystkiego dokopać. Bo WS-ki nieprzepalana, WS-ka była nieprzepalana 10 lat, coś takiego, około 10 lat dobrych nie była przepalana. Dłużej niż pocket bike. Jeszcze mamy motorynkę w zanadrzu. Motorynka była tam jeżdżona chyba 3 lata albo 4 lata temu, więc będzie na chodzie na pewno, bo to motorynka, ona zawsze paliła od strzała. Choćby nawet 20 lat stała, to odpali od strzała. Ojeju. Dobra, więc widzimy się po krótkiej przerwie, jak zrobię tu lekki porządek. Udało mi się ją wytargać. Oj, młodzieńcze lata. Poprzedniemu właścicielowi pamiętam, jak przerabiałem ten wydech, bo musiał mieć koniecznie podgięty do góry. Chciał, żeby był podgięty tak, ale podgiąłem mu leciutko do góry. Ojeju, co za kurde wspomnienia wracają. Cóż, jest niedziela, więc no niestety nie będę się tukł i nie będę jej mył. Tego nie wiem, o co to chodzi. Strasznie uwalona jest ta WS-ka. Jakimś kurde, nie wiem czym naprawdę, takim jakimś olejem. Przecież kurde, aż tak mi to nie lało. Nie wiem, będę musiał ją kiedy wziąć i umyć. Dobra, jedziemy pod garaż. Kompresor jest nabity. I cóż, no trzeba będzie sprawdzić, czy w ogóle jest jakaś, czy jakaś kompresja jeszcze jest. Półksiężyc, jak dobrze pamiętam, to miałem rozwalony. No. Kompresja jeszcze jakaś jest. Półksiężyc miałem rozwalony. Cóż, no, nie ma co przedłużać. Jedziemy pod garaż, nabijamy powietrze do opon, zobaczymy, czy dętki nie sparciałe. Paliwa raczej nie ma. No, raczej paliwa nie ma. Paliwa trzeba będzie jakieś zorganizować, mieszankę. Przeczyścić platynki i jedziemy z koksem. Więc widzimy się za chwileczkę.
No dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Troszeczkę was ominęło. Mianowicie musiałem poprawić gaźnik, ponieważ były wycieki ze wszystkich stron. Powkładałem tam trochę uszczelniaczy, troszeczkę uszczelniaczy i podkładek tekturowych. Takich podrabiałem. Wstrzyknąłem trochę paliwa. Jak widać, tłumika się zakopci jeszcze. Odpalałem ją, no niestety bez was, bo bateria jeszcze nie była naładowana, więc no, brakłoby mi potem czasu, zanim by się to naładowało, więc chciałem, żeby się doładowała do końca. Ale za dużo was nie ominęło, bo odpaliła, nie od kopa, no niestety od kopa nie chciała odpalić. Na popych, wrzuciłem jedynkę, pchnąłem pół metra i odpaliła. Tylko jeszcze zaraz sprawdzimy, bo muszę się przejechać. Tylko ją odpaliłem po prostu. Sprawdzić, czy w ogóle zapłon jest dobrze ustawiony. Paliwo jest gówniane, no niestety. Baku sama rdza, więc no, zobaczymy, czy teraz odpali. Półksiężyc mam rozwalony, zostały mi chyba dwa zęby tylko, więc będzie kupek zgrzytał. O, na popych nie chcę odpalić. Zapłon pewnie. Zapłon jest do przestawienia. Czego mi się niestety nie chce robić dzisiaj. Z racji, że jest niedziela. Jest za wczesny albo za późny zapłon, dlatego nie chcę odpalić. A teraz dopiero ona się stała. Chodziło. Nie mówcie, że iskry brakło. bo się wkurzę. Ojejo. Bo tylko odpaliłem i poszłem od razu po kamerkę. Jeszcze raz. Ojej. Zobaczysz, czy w ogóle iskra jest. Bardzo bym się chciał tym sprzętem przejechać. No niestety błyski są bardzo awaryjne. Niestety, no, nie ukrywajmy, że WS-ki są bardzo awaryjnym sprzętem i za chwilę regulacja zapłonu i czyszczenie gaźnika przy tych sprzętach. Teraz chyba ją przylało nawet. Iskra jest. Cyknijmy jeszcze i trochę paliwa może. Nie wiem, czy gaźnik nie jest dalej nieprzytkany jeszcze. A to mu damy. Damy w palniki. Będzie jeździć. Niestety te gaźniki to porażka jest. Z gaźnika mi się strasznie puściło paliwo. Kurwa. Sprzęt stał strasznie długo, więc musicie też baczyć na to. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Oh.
Jebany zapór. O kurde. Z tym już nie jest tak różowo. Jednak muszę przestawić. Patrzcie, jakim jest zmęczony cały. O kurde. Za młodego to tyle się u łezkę opchałem. Kondycha była. Oj. Nie idzie tego gaźnika uszczelnić. Ja tu musiałbym mocowanie przerobić. Pierdolić jakiś gaźnik nowoczesny. Jakiś nowoczesny gaźnik. Bo na tym to jest porażka. Wcześniej odpaliła. Mogę jechać. Przejechać się, żeby ją przepalić. No ale zachciało mi się nagrywania. Zalana. Zapłon. Ojej. Aha, jeszcze magnet obciera. Stop. Top. Trzy milimetry. Nie otwiera się w ogóle. Chyba szmatka. Już w oleju. Odpalimy sprzęta, jak odpali w ogóle. Kurwa, no nie mam się gdzie ruszyć. Nie mam się gdzie ruszyć. Dobra. Odkręcamy. Sania trochę damy. Może damy na równo, kurwa, odpali. Pali sprzęt. No niestety trochę truje oleje. Jak to w każdej motorynce. No niestety tu jest parę podzespołów jeszcze do wymiany. Sprzęgło nie chodzi tak jak powinno. Sprzęgło nie chodzi tak jak powinno. No jest podciągnięte, no ale nie wysprzęgla do końca. Kosz sprzęgła jest prawdopodobnie już do wymiany też. Gaźnik tak samo jest na wykończeniu. Gaźnik też jest na wykończeniu niestety. No jest to wszystko takie no ulepione, można tak powiedzieć.
No się nie da tego wszystkiego zrobić idealnie. Niestety ten motorek już ma troszeczkę lat za sobą, przez co widać po silniku, po karterach, jak była operacja przeprowadzana młotkiem. Bo jak wymieniałem uszczelniacze na wale, to nie mogłem nowych uszczelniaczy wcisnąć za pierona. Po prostu... bez komentarza. Dobra. Ja tu jeszcze skrócę linkę z przodu. Do hamulca przedniego zamontuję i żeby to oddać właścicielowi.